nic. Ciekawostek. Jedną z najbardziej znanych legend miasta jest ta o pochodzeniu jego nazwy. Według jednej z wersji nazwa Częstochowa pochodzi od imienia Częstocha, który był założycielem i pierwszym mieszkańcem osady. Druga łączy się z popularnym przekonaniem, że pątnikom podążającym na Jasną Górę wieża klasztoru często chowa się za krajobrazem. Inna legenda mówi o cudownym obrazie Matki Bożej, który miał chronić, a więc uchować miasto przed najazdami i katastrofami. Są też opowieści o istniejących tu rzekomo podziemnych tunelach czy tajemniczych inskrypcjach na starych budynkach. Te i wiele innych nieznanych faktów i legend dodaje Częstochowie charakteru i sprawia, że jest to miasto pełne niespodzianek i tajemnic. Pierwszy nazwa Częstochowa pojawiła się w roku 1220 w dokumencie wydanym przez biskupa krakowskiego Iwo Odrowąża. W 1382 roku miało miejsce wydarzenie, które do tej pory rozsławia miasto na całym świecie. Książę Władysław Opolczyk sprowadził z Budy na Węgrzech zakon Paulinów i osadził ich na wzgórzu zwanym Carus Mons, co po polsku znaczy Jasna Góra. Dwa lata później podarował im obraz Matki Bożej, który według legendy został namalowany przez świętego Łukasza na desce stołu, przy którym siedziała święta rodzina. Za czasów dynastii Jagiellonów Częstochowa, za sprawą króla Aleksandra Jagiellończyka, uzyskała rangę miasta. Tragicznym wydarzeniem dla Częstochowy okazał się najazd szwedzki na klasztor jasnogórski w 1655 roku. Jego bohaterską obroną kierował przeor Augustyn Kordecki. Od tego momentu wzrosło znaczenie klasztoru i samego miasta. Potem przyszły lata zaborów, podczas których Częstochowa została włączona do zaboru pruskiego, a w 1815 roku, po Kongresie Wiedeńskim, weszła w skład połączonego z Rosją Królestwa Polskiego. W 1826 roku Stara Częstochowa, czyli obszar wokół dzisiejszego Placu Kaszyńskiego, kościoła świętego Zygmunta oraz Nowa Częstochowa, u podnóża Jasnej Góry, zostały połączone w jedno miasto. Dlatego naszą podróż rozpoczęliśmy od miejsca, w którym połączyły się obie miejscowości. Znaczący rozwój miasta nastąpił po roku 1846, kiedy uruchomiono kolej warszawsko-wiedeńską, łączącą Częstochowę z Piotrkowem. Częstochowa, jak wiele innych polskich miast, doświadczyła ogromnych cierpień i zniszczeń podczas obu wojen światowych. W czasie I wojny światowej była areną walk między armiami, co spowodowało znaczne zniszczenia i straty ludzkie. Jednak to II wojna światowa przyniosła największe tragedie.
Częstochowa znalazła się pod okupacją niemiecką, a jej mieszkańcy byli poddawani różnym formom represji, deportacją, egzekucją i przymusową pracy. Niemcy zamierzali zabrać ze Stigury obraz Matki Boskiej, ale Paulini go ukryli. W jednej wersji ukryli go pod blatem stołu, którego nie dało się wynieść. Według drugiej zamurowali pod posadzką w klasztornej krupcie. W okupowanym mieście istniały również żydowskie getty. Przez krótki czas po wojnie Częstochowa spełniała funkcję stolicy kraju. Tutaj 19 stycznia 1942 roku do obozu Lublińskiej zostało Armii Krajowej wydał rozkaz o jej rozwiązaniu. W międzyczasie mijamy pomnik Jana Pawła II na placu Daszyńskiego. W miejskiej przestrzeni znajduje się około 30 różnych pomników i po piersi, większość w Śródmieściu i na Jasnej Górze. Na uwagę zasługuje najstarszy z nich, pomnik przeora Augustyna Kordeckiego, wmurowany w 1859 roku na południowo-wschodnim bastionie klasztoru jasnogórskiego. Podążając przez Młonia Jasnogórskie w kierunku Alei Najświętszej Maryi Panny, natkniemy się na figurę Matki Bożej Niepokonanego Poczęcia na wysokiej kolumnie. W obrębie parków miejskich przy klasztorze znajduje się jeszcze symboliczna mogiła nieznanego żołnierza z 1921 roku oraz pięć popiersi i pomnik Stanisława Mutuszki z 1957 roku, Stanisława Staszica z 1974, rzeźba siedzącej dziewczyny z 1911 roku, Kazimierza Kułaskiego z 1929 roku oraz znajdujący się po wyrotu Alei Siedlimicza pomnik księdza Jerzego Popiełuszki z 2005 roku, autorstwa częstochowskiego artysty Jerzego Kędziory, którego balansujące rzeźby możemy także oglądać na Jasnym Rynku. Na placu Władysława Bygańskiego, przy którym rozpoczęła się i skończy nasza dzisiejsza podróż, 11 listopada 1997 roku odsunięto pomnik marszałka Józefa Piłsudskiego, autorstwa Stanisława Słonim. Warte obejrzenia są także unikatowe rzeźby ławeczki w środkowym pasażu alei z postaciami Władysława Bygańskiego, Marka Perepeczki, Haliny Poświatowskiej i Piotra Machalicy. Przy placu Daszyńskiego stoi kościół świętego Zygmunta. Za czasów 15-wiecznego drukarza Jana Długosza skład parafii częstochowskiej oprócz samego miasta wchodziły okoliczne wsie i osady późniejsze. Pierwotnie u kościoła był cmentarz.
Czy wiecie, że Częstochowa aż do II wojny światowej była miastem wielu kultur i religii? Szczególne znaczenie w dziejach miasta odegrała ludność żydowska, której wkład był naprawdę nie do przecenienia. Lokalne dzieje tej społeczności sięgają wieku XVIII, kiedy to pojawiają się pierwsze wzmianki źródłowe o Żydach w Starej Częstochowie. W 1798 roku, już za rządów pruskich, utworzona zostaje tu gmina żydowska. Jednocześnie Żydzi dostają pozwolenie od władz na budowę świątyni oraz założenie cmentarza. Pierwszą synagogę wbudowano na rogu ulic Nadrzecznej i Mirowskiej. Została ona zniszczona przez Niemców w 1943 roku. Cmentarz kilku utworzono w 1799. Istnieje do dziś przy ulicy Słodej w dzielnicy Zawodzie-Dąbie. Znajdują się na nim groby znanych miejscowych rabinów i cadyków, a także pomordowanych przez Niemców członków żydowskiej inteligencji, robotników zakładów Hasak i bojowników żydowskiej organizacji bojowej. W drugiej połowie XIX wieku znacząco i systematycznie rosła liczba ludności, osiągając niemal 140 tysięcy mieszkańców w 1939 roku. A wraz z nią odsetek narodowości żydowskiej, która stanowiła od 25 do 30% całej miejskiej populacji. Dzielnica żydowska obejmowała ulice wokół Starego Rynku: Targową, Karcarską, Nadrzeczną, Sanatorską, Kozią, Gęsią, Ptasią, Spadek i Mostową. Żydowska elita skupiała się w pierwszej alei Najświętszej Marii Panny, gdzie mieszkali kamienicznicy, fabrykanci, właściciele sklepów i warsztatów. Kres istnienia społeczności częstochowskich Żydów przyniosła niemiecka okupacja. W okresie 1939-1943 Żydzi zamknięci w getcie między linią kolejową wzdłuż ulicy Wilsona a rzeką Wartą poddawani byli rozmaitym szykanom, egzekucjom, a w końcu wywózkom do niemieckiego obozu zagłady w Treblince. Pozostałości kultury materialnej Żydów w dzielnicy, przez którą przejeżdżaliśmy, to m.in. Mykwa, czyli rodzaj rytualnej łaźni przy ulicy Garibaldiego 18, dawna siedziba gminy żydowskiej, a także siedziba Filharmonii Częstochowskiej imienia Bronisława Kubermana, gdzie znajdowała się synagoga nowa, spalona przez niemieckiego okupanta w grudniu 1939 roku. Zaczęła się dynamicznie rozwijać, także pod względem infrastruktury dróg, mostów i osiedli mieszkaniowych. W
1949 roku rozporządzeniem Rady Ministrów utworzono tu szkołę inżynierską, przekształconą 6 lat później w Politechnikę Częstochowską, obecnie najstarszą i największą uczelnię w mieście. W 1950 roku na bazie Częstochowskiego Towarzystwa Cyklistów i Motocyklistów utworzono działający po dziś dzień Związkowy Klub Sportowy Włókniarz Częstochowa. W 1956 roku oddano do użytku pierwszy blok mieszkalny na osiedlu Tysiąclecia, które stało się jednym z największych i najbardziej nowoczesnych mieści. Lata 60. i 70. to okres intensywnej rozbudowy przemysłu, w tym zakładów metalurgicznych, chemicznych i tekstylnych. Oprócz Huty Częstochowa do największych należały zakłady przemysłu Kielicze, Ceba, Brodopol, Elanex, Stradom i Bartom. 8 marca 1959 roku otwarto dwutorową linię tramwajową o długości ponad 7 km łączącą Tysiąclecie z okolicami Huty Częstochowa. Rozwój dzielnicy Tysiąclecie spowodował przedłużenie linii do dzisiejszej ulicy Fildorfa-Lila na północy. W 2013 roku uruchomiono nowoczesną linię tramwajową, która stanowi przystopną podnogę od głównej osi i skomunikowała tramwajowo północ i centrum miasta z dzielnicami południowymi Rosławiakiem, Błęsznem i Radziwiłłem. W 1973 roku rozpoczęła się budowa trasy spacerowej i rowerowej wraz z przylegającymi terenami rekreacyjnymi, znanej dziś jako Promenada Niemena. W 1975 roku Częstochowa stała się miastem wojewódzkim, co przyczyniło się do jej dalszego rozwoju administracyjnego i infrastrukturalnego. Dwa lata później przystąpiono do pierwszych prac budowlanych na terenach Kawich Gór, przygotowując ten teren pod przyszłą zabudowę m.in. dzielnicy Północ. W latach 80. mimo trudności gospodarczych w całej Polsce miasto nadal się rozwijało, kładąc nacisk na rozwój kulturalny i edukacyjny. Rok 1983 był szczególnie ważny ze względu na wizytę papieża Jana Pawła II na Jasnej Górze, co wzmocniło rolę miasta jako centrum pielgrzymkowego. W 1989 roku, po transformacji ustrojowej, Częstochowa zaczęła dostosowywać się do nowej rzeczywistości gospodarczej, przekształcając swoje zakłady przemysłowe. W latach 90. rozwijał się sektor usług i handlu, a miasto stawało się coraz bardziej atrakcyjne dla inwestorów. 1 stycznia 1999 roku, w wyniku reformy administracyjnej, Częstochowa straciła status miasta wojewódzkiego, ale pozostała ważnym ośrodkiem regionalnym.
Największym wyzwaniem, przed jakim stanęły na początku XXI wieku władze miasta, był rozpoczęty w 2004 roku program rewitalizacji ciągu Alei Najświętszej Marii Panny, czyli głównej przestrzeni publicznej łączącej klasztor jasnogórski ze starym miastem. Inwestycja ta otrzymała prestiżowy tytuł Modernizacji Roku 2013. W 2009 roku otwarto centrum handlowe Galeria Judańska, które stało się ważnym punktem handlowym i rozrywkowym w regionie. Rok 2012 przyniósł otwarcie hali sportowej na Zawodziu oraz rozbudowę Filharmonii imienia Bronisława Hubermana. Modernizacja polegała nie tylko na przebudowie istniejącego obiektu z dwiema salami koncertowymi, ale także na budowie zaplecza socjalnego, administracyjno-technicznego z salą klub, garażem podziemnym i parkingiem. W 2014 roku utworzono tereny inwestycyjne objęte statusem dwóch specjalnych stref ekonomicznych. W tym samym roku otwarto też węzeł na drodze krajowej 91 z aleją Jana Pawła II, który znacznie zwiększył bezpieczeństwo i płynność ruchu. Miasto może poszczycić się powołaniem w 2018 roku Uniwersytetu Humanistyczno-Przyrodniczego imienia Jana Długosza, który powstał z przekształcenia wcześniejszej akademii na uniwersytet. Dzieje uczelni sięgają roku 1971. Wówczas decyzją Rady Ministrów utworzono Wyższą Szkołę Pedagogiczną, przekształconą w roku 2004 w Akademię Jana Długosza. Wysokie wyniki uzyskane w ewaluacji umożliwiły 1 czerwca 2023 roku kolejną zmianę statusu uczelni, a zatem jej nazwy na Uniwersytet Jana Długosza w Częstochowie. W 2020 roku miasto obchodziło 800-lecie istnienia. Z tej okazji dokonują sobie m.in. heraldycznej kolekty swojego herbu, na którym teraz obok lwa widać już nie kruka, a orła. Częstochowa jest podzielona na 20 dzielnic. Są to Śródmieście, Podjasnogórska, Trzechwieszczów, Stare Miasto, Tysiąclecie, Północ, Kietrzyn, Częstochówka, Bakitka, Lisiniec, Naszynka, Wojcza, Ćmów, Stradom, Ostatni Grosz, Krzosnowiak, Raków, Łeszno, Zawodzie Dąbie, Mirów, Wyczerpy i Kramówka. Najstarsza dzielnica, Stare Miasto, do dziś bywa miejscem archeologicznych odkryć. Historia okolic Błeszna także sięga bardzo daleko w przeszłość. W swoich dziejach Polski wspomina o nich Jan Długosz. Zmiankuje też o Dziwowie. Niektórzy
Niektóre dzielnice nie były jednak niegdyś samodzielnymi osadami, ale wzięły swoją nazwę od osiedli budowanych w okresie dynamicznego rozwoju miasta, jak tysiąclecie, północ czy Trzeźwieżdżów. W ostatnich latach miasto inwestuje w zrównoważony rozwój, realizując projekty ekologiczne i poprawiające jakość życia. Dzięki połączeniu tradycji z nowoczesnością Częstochowa kontynuuje swój dynamiczny rozwój, pozostając ważnym punktem na mapie Polski. Najważniejszy obiekt historyczny i sakralny miasta to Jasna Góra. W 1382 roku Władysław Opolczyk, zwany Nadersman, książę Polski, paladyn węgierski, namiestnik Rusi Halickiej, sprowadził polskich Paulinów z ich macierzystego klasztoru świętego Wawrzyńca pod Grudą na Węgrzech. Mocą dekretu zostali oni osadzeni na wzgórzu wsi Częstochówka, w drewnianym kościółku parafialnym pod wezwaniem Najświętszej Panny Maryi Dziewicy i jej rodzicielki. Bowiem wzgórze jasnogórskie wznosi się na wysokość 293 metrów nad poziomem morza. Obraz Matki Bożej Jasnogórskiej, zwany także obrazem Matki Boskiej Częstochowskiej lub obrazem Czarnej Madonny, jest dziełem nieznanego włoskiego malarza, powstałym w XIV wieku. On też namalował szramy na policzku Matki Boskiej, co wykazały badania wykonane w XX wieku. W połowie XVII wieku klasztor jasnogórski odparł oblężenie wojsk w trakcie potopu szwedzkiego. Pomiędzy ulicami Sobieskiego, Śląsko i Nowowiejskiego usytuowany jest Plac Pamięci Narodowej, na którym z ziemi wyróżają się dwie pokryte granitowymi płytami kule. Czoło pomnika zwrócone jest w stronę wschodnią. Na prawej, północnej kolumnie znajduje się napis „Poległym w obronie ojczyzny”, a na jej szczycie umieszczona jest figura siedzącego orła z rozpostartymi skrzydłami. Lewa kolumna południowa jest od frontu gładka, zaś na południowym boku znajdują się odlewane figury żołnierzy. Monument upamiętnia poległych w obronie Polski oraz pomordowanych w walce o wolność i niezawisłość narodu. W cokole umieszczonych jest sześć urn z ziemią z miejsc walki i martyrologii Polaków z lat 1939-1945. Smoty Casino, Lenino, New York, z grobów powstańców warszawskich, z pola bitwy nad Bzurą i z byłego niemieckiego obozu koncentracyjnego Auschwitz-Birkenau. Thank you.
Częstochowa to również ważne miasto na mapie sportowej Polski, a klubami, które osłabiają jej imię, są piłkarski RKS Raków, mistrz Polski 2023, dwukrotny zdobywca Pucharu i Superpucharu Polski, żużlowy CKM Kutniarz, czterokrotny drużynowy mistrz Polski, czy siatkarskie kluby, nieistniejący już niestety AZS Częstochowa, sześciokrotny mistrz Polski oraz Norwid Częstochowa, występujący w Plus Lidze, najlepszej siatkarskiej lidze świata. W roku Igrzysk Olimpijskich warto nadmienić, że z Częstochowy wywodzą się liczni olimpijczycy, w tym dwukrotny złoty medalista w boksie Jerzy Kumej. Częstochowa słynie też ze swoich regionalizmów, czyli wyrazów właściwych w mowie lokalnych użytkowników języka. Najbardziej znane tutejsze regionalizmy to babok, czyli straszydło, hapeć, czyli tapeć, chywać, co znaczy kaszleć, dziorga, a więc kradzież owoców z czyjegoś drzewa, buguła, czyli niedojrzały owoc, piterek, nic innego jak portfel, oraz zrywka, będąca po prostu małą, plastikową torbą na zakupy. Jak widzimy i jak słyszymy, Częstochowa jest unikatowa. Do zobaczenia.